Szanowni, druga część streszczenia na temat pracy i mocy. Wiemy już, co to jest praca, jak wygląda definicja pracy mechanicznej. Siła razy przesunięcie, przy czym przesunięcie w kierunku działania siły albo składowa siły w kierunku przesunięcia razy przesunięcie. No i oczywiście, jak już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, praca dziedziczy jednostki po swojej definicji, po tym wzorze. Jednostką siły jest Newton, jednostką przesunięcia to jest jednostka odległości, w układzie SI to będzie metr, a zatem 1 joule, bo tak się ta jednostka nazywa, to jest 1 Newton razy 1 metr. Zapisujemy ją dużą literą J, czytamy, czy zapisuj w rozwinięciu, jakby chcemy to joule, wymawiamy joule i chce, jakbyśmy to zapisali, piszemy z małej litery joule. Wszystko pochodzi od Jamesa Prescotta Joule'a, wybitnego brytyjskiego fizyka i inżyniera, który położył wielkie zasługi w tej analizie, w rozwoju termodynamiki, w analizie pojęć pracy, energii i ich zastosowań. Do tego, co to jest energia, to jeszcze dojdziemy. Otóż, no, żeby teraz szybko zapoznać się z jakimiś prostymi przykładami, no wyobraźmy sobie, że mamy powierzchnię, na której leży klocek i siła 100 newtonów przesuwa ten klocek na odległość 3 metrów. No, siła działa dokładnie w kierunku przesunięcia, w poziomie. Praca wykonana przez tą siłę to jest 100 newtonów razy 3 metry, 300 newtonów razy metr, czyli 300 joule. No, żeby też troszeczkę zastanowić się nad jakimś przykładem bardziej wziętym z życia, no powiedzmy, że wysokość jednego piętra w budynku wynosi około 3 metrów. Pewnie wysokość między piętrami w naszej szkole to jest mniej więcej właśnie około 3 metrów. No, osoba o masie 50 kg, taki typowy ósmoklasista czy ósmoklasistka, wykonuje pracę przeciwko sile grawitacji, no bo żeby się podnieść do góry, no, musi działać siłą przeciwną do siły grawitacji. Wykonuje pracę, podnosi się o 3 metry w pionie, a waży 500 newtonów, czyli 1500 joule. Ja jeszcze tylko zwrócę uwagę, że tu mamy taki idealny obrazek schodów. Zgodnie z tym, o czym mówiliśmy, jeżeli ktoś posuwa się po tej poziomej części schodów, pracy nie wykonuje, bo siłą, z jaką musi działać na siebie, to jest skierowana do góry, jego mięśnie, tak? Produkują siłę skierowaną do góry. Jedyne to tam, gdzie praca mechaniczna jest wykonana, to wtedy, kiedy się wspina na kolejny schodek, bo przesuwa się w kierunku działania siły. No i teraz poznamy jeszcze pojęcie mocy. Może w celu pojęcia mocy to ja się zmniejszę. O, w celu lepszego zrozumienia pojęcia mocy. Bardzo często interesuje nas nie to, jaką pracę może wykonać dana maszyna, ale chcemy, żeby ona była wykonana w określonym czasie. W związku z tym moc, wprowadzono pojęcie mocy, którą najczęściej oznacza się angielską literą duże P, od power, czyli właśnie moc, no to jest tempo wykonania pracy, tak? Ilość wykonanej pracy w określonej jednostce czasu, tak? No, im większą moc ma dany silnik, tym na sekundę, w ciągu sekundy jest w stanie wykonać większą pracę. No i znowu jednostka mocy nazywa się watt. Oznaczamy ją przez dużą literę W. No, dziedziczy swoją definicję po tym wzorze. Tu w liczniku mamy pracę w joulach, a w mianowniku mamy czas w sekundach, więc 1 watt to jest 1 joule na 1 sekundę. No i bardzo często
W zastosowaniach stosujemy też jednostki takie jak kilowat, czyli 1000 watów 10 do trzeciej, megawat, milion watów 10 do szóstej, albo gigawat, czyli 10 do 9 watów, miliard watów. No i żeby sobie jakoś to przyswoić lepiej, aha, no to wszystko jest tym razem nazwane od Jamesa Watta. Tak nazywał się ten szkocki fizyk i inżynier, który skonstruował pierwszą taką działającą, można powiedzieć, sensownie maszynę parową, od czego rozpoczęła się rewolucja przemysłowa w Anglii i na całym świecie. Jego nazwisko czyta się Watt, ale zgodnie z takimi przyjętymi zasadami, po polsku na jednostkę mocy mówimy watt, spolszczamy to, spolszczamy też zapis. No właśnie. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda. No, jeśli uczeń wbiega po schodach w ciągu 2 sekund, no to tam na poprzedniej tablicy policzyliśmy, że 50-kilogramowy uczeń naszej szkoły wykonuje pracę 1500 dżuli w ciągu 2 sekund, to znaczy, że rozwija moc 750 watów. No i taki czajnik elektryczny, który mam w domu, to jest około 2000 watów, więc to jest mniej więcej 1/3, może nawet trochę więcej, 2400 watów, więc to jest mniej więcej 1/3 mocy elektrycznej bezprzewodowego czajnika elektrycznego. Tak, można sobie. To też jest jakby wskazówka, ta moc nasza nie jest wielka. I choć oczywiście i to też pokazuje, jak ważne są różnego rodzaju techniczne wynalazki, które pozwalają nam obyć się bez wysiłku, w jakiś efektywny sposób, bez wysiłku naszych mięśni, tak, naszego organizmu. No, inne zastosowanie tej definicji to jest takie typowe zadanie: elektrowóz ciągnie skład, pociąg towarowy na przykład, ze stałą szybkością i siła, z jaką działa na wagony, jeśli ze stałą szybkością, to równoważy siłę oporu, siłę tarcia ku tego składu o szyny i siłę oporu powietrza i ile wynosi moc silnika tego elektrowozu. No, jeśli elektrowóz przeciągnął ten skład o drogę delta S, no to wykonał pracę F razy delta S, działał ze stałą siłą, no i moc w takim razie to jest tempo, z jaką tę pracę wykonał, delta W przez delta T. Siła jest stała, a tu jest delta S przez delta T, czyli szybkość. Więc moc silnika elektrowozu to będzie siła ciągu razy szybkość. Jeżeli chcemy, żeby ta siła ciągu była stała, a zwiększyć szybkość dwukrotnie, to dwukrotnie musimy zwiększyć moc silnika, pobór mocy z sieci. Co więcej, co jeszcze w takich typowych, warto jeszcze pamiętać, że jeżeli ktoś ma samochód, to jego moc silnika tego samochodu wyznaczona jest w koniach mechanicznych. Koń mechaniczny, legenda zdaje się, głosi, że kiedyś do Jamesa Watta zgłosili się właściciele fabryki, którzy chcieli wiedzieć, czy opłaca się zastąpić chodzące u nich w kieracie konie ich maszyną, jego maszyną parową. No i James Watt musiał im jakoś wytłumaczyć, ile koni jest w stanie zastąpić jego maszyna parowa. I stąd jakoś znormalizował pracę konia, moc konia znormalizował do pojęcia konia mechanicznego. Ta jednostka tam się ewoluowała, chyba zdaje się jest inna w Anglii, inna jest w Europie. W Europie przyjęto definicję pochodzącą z Niemiec. No w każdym razie jeden koń mechaniczny to jest 740 watów, czyli 74 kilowata. Znowu 1/3 mocy elektrycznej bezprzewodowego czajnika elektrycznego. Mój samochód ma chyba 90 koni mechanicznych, czyli
40 czajników. 30 czajników, przepraszam. No dobrze, to chyba na tym zakończymy. Dziękuję bardzo.